No dobra, poznaliśmy tutaj Nezola. Nezol, zaraz go jeszcze wypytamy. Fajna sprawa, ukrywałem się tu pod mostem jakby nigdy nic. Tutaj jeszcze leży coś. A weźmy sobie. Dobra, pogadajmy jeszcze z tym Nezolem. Gdzie mieści się wasz sztab? Nie ufam ci jeszcze na tyle, by ci to powiedzieć. Najpierw musisz nam pomóc. Albowie na was polują? Parsek wysłał na poszukiwania specjalny oddział. Jest ich więcej i są lepiej uzbrojeni. To nasi dawni towarzysze. Teraz chcą nas zabić. Znajdę albów, którzy was ścigają. To cały oddział. Jest ich przynajmniej 5. Myślisz, że sobie poradzisz? I to jeszcze raz! Wiesz, gdzie jest ten specjalny oddział? Ostatni raz widziano ich na północny zachód stąd. Nie wiedzą, ilu nas jest, więc zgodnie z zaleceniami protokołu będą czekać na posiłki. Jak wiemy, prawdziwy Alp zawsze trzyma się protokołu. Pewnie nadal tam są. Przysyła mnie Hakon, jeden z berserków. Hakon? Czego chce? Mówi, że zabiliście jego ludzi. To prawda. Walczyliśmy z berserkami jeszcze pod wpływem Aleksu. To była masakra na zamówienie Ksakoru. Nie jesteśmy już tymi, którymi byliśmy wtedy. Nie jesteśmy albami ślepo wykonującymi rozkazy Ksakoru. Musimy go do tego przekonać. Znajdziemy sposób, by zadośćuczynić wyrządzonym krzywdom. Chcielibyśmy zacząć od zaproponowania sojuszu. Jeśli Hakon zagwarantuje nam rozejm i pozwoli się tu schronić, staniemy u jego boku w walce ze wspólnym wrogiem. Decyzja powinna zapaść szybko. Ksakor przygotowuje się do ataku na nas. Wkrótce elekseatorzy mogą nas zabić. Dobra, w sumie sprawa wydaje się oczywista. Negocjator, oczyszczanie lasu. Oprócz tego musimy tu jakiś lasek oczyścić. O, tutaj niedaleko. I też wychodząc tutaj, ogólnie tutaj też niedaleko jest, jak widzicie, portal, więc możemy go sobie zahaczyć i potem załatwimy też tych groźnych albów ukrywających się w lesie. Dobra, więc załatwię tutaj kilka formalności z tym niedźwiadkiem, mi się walczyć akurat nie chce. Pobiegnę szybko, żeby załapać portal i potem pozbyć się tych paru albów. Takie tam proste zadanie na siupa siup, co nie? Dobra, dosyć wysoki murek, ale chyba da się go ominąć, prawda? Chyba tak. O, mały napój eleksowy, kto by przypuszczał? Siup. Dobra. Założę się, że kiedyś musiał tu być burdel pierwsza klasa. Co za pierdolona ruina. Jeszcze raz, no i teraz myślę, że możemy już czystym sumieniem iść załatwić tych berserkerów. Ach. Dobra, pomogłem jej, bo widzicie, nie poradziłaby sobie z tym potężnym ścierwojadem. Dobra, przeszukajmy to miejsce, jak już tutaj możemy wejść, to weźmy tu wszystko, co tutaj się znajduje. A dużo rzeczy tutaj nie ma. A co to za gówno? Metalowy złom. Zapolujesz najpierw na albów? Zapoluję teraz na albów, dokładnie. Krzyżowiec Patman 0. Idę właśnie tym album pokazać, gdzie raki zimują. Mały oddział, 5-osobowy albów. Please, co to dla mnie? Powiem wam, co to dla mnie. Żadne zagrożenie. Od co? Tutaj się gdzieś ukrywają. Dobra, przygotujcie do walki. Będą uzbrojeni, więc musimy być spokojni. I ci chyba będą agresywni i to z marszu. Dobra. Dobra, oberwałem, wyleczymy go. Nie no, nie wierzę, że takiego headshota mi walnął. Ja cię kręcę, jeszcze gry nie zapisałem. Dobra, wyleczonko raz. Wyleczonko dwa. Ktoś mógł przeżyć, więc musimy być ostrożni. Chociaż chyba akurat wyjątkowo wszystkich tu załatwiliśmy. Ta, ładnie, ładna robota. Wszyscy martwi, dobra. Przeszukajmy ich zwłoki. Myślały, że te szczury coś mi zrobią. Nie, ze mną te numery. Łatwo! A przypominam, że gram na najwyższym poziomie trudności. Wiecie co, chyba będę musiał zainwestować, tak sobie myślę, w górnictwo. Tak pomału zastanawiam się. W górnictwo, co nie? Bo często znajduję to i niestety bardzo mało wydobywam. No ale dobra, już trudno. 4, a tak bym wydobywał pewnie milion razy więcej. No jest parę rzeczy, w które chciałbym gdzieś tam poinwestować, tak dochodzę do małego wniosku. Dobra, no nic, grunt, że to zadanie zrobiliśmy, możemy wrócić do naszego zleceniodawcy, ale zanim to zrobimy, negocjator. Lecimy do wioski pogadać z Hakonem i powiedzieć mu o tej całej sytuacji. Zobaczymy, co on na to. Spróbujemy go też do tego przekonać, bo wiadomo, że Zenżycie to pewnie nie będzie chciał się przekonać, ale my już go przekonamy. Jednak jeszcze jednak źle pokazało, czy na tym etapie coś ci to da. Ale co mi to da? O czym mówisz? Dobra, szybko do Hakona. Do Hakuna Mataty. Znalazłem albów. Rozpoznają teren? Widocznie planują kolejny atak. Zabiłeś ich, czy przyszedłeś, by prosić o wsparcie? Rozmawiałem z nimi. Z albami? I żyjesz? Ty kłamliwa gnido. Albowie z nikim nie rozmawiają. To separatyści. Nie wykonują rozkazów z Ksakoru. Separatyści? O czym ty mówisz? Separatyści nie chcą walczyć. Powinieneś z nimi porozmawiać. To sprawni wojownicy. Szukają sprzymierzeńców, by obalić eleksetorów. Sprzymierzeńców? To mi pachnie zasadzką. Nie. Naprawdę proszą o pomoc. Walczą z albami, bo chcą zatrzymać rozlew krwi i pozbyć się eleksetorów. Mówisz poważnie? Albowie chcą walczyć z albami? Jeśli nie chcą walczyć, muszę im to umożliwić. Powiedz, gdzie ich znalazłeś? Są na zachodzie, tak jak mówiłeś. Wyślę kilku ludzi, by sprawdzili, jakie są prawdziwe intencje. Ale może berserkowie, proszę. Czyli generalnie to nie jest takie fajne, bo jak powiem prawdę, to oni ich zabiją. A myślałem, że to działa tak, że mogę powiedzieć prawdę. No dobra, spróbujmy jeszcze raz podejść do tej rozmowy. Cześć Bladii, że przywitasz się z wieloletnim fanem. Siema, Balbalosa. To nie oni zabili twoich ludzi. Opuścili Ksakor, nie obowiązuje ich dyrektywa. I ty w to wierzysz? Separatyści nie chcą walczyć. Nie powiem ci. Mam ci zaufać? Kiedy ty mi nie ufasz? Kryjesz ich? Jeśli tak, to z pewnością dlatego, że wymyśliłeś całą tę historyjkę. Wracaj do swoich nowych przyjaciół. żebyśmy mogli rozprawić się z wami wszystkimi za jednym zamachem. Wynoś się z Goliet, zanim stwierdzę, że zasługujesz na coś gorszego niż tylko wygnanie. Dorwę cię, dupku! Urwał! Już jestem! Hej, uważaj! Dobra, tam zacząłem walkę. Nie przesadzajcie, wyszło jak wyszło. Może i zacząłem walkę, ale tak naprawdę to on zaczął walkę. Grunt, że go pokonałem. Dobra, pewnie będzie trzeba zapłacić jakąś drobną karę. Bo coś tam niby walkę rozpocząłem. Dobra, zapłacę ci 5 dych i te 2 ofiary powinny... Zadania, awanse, z czymkolwiek przychodzisz to... Co? Nie, chyba nie u niego się płaci. Poczekaj, u kogo się płaci karę za rozpoczęcie awantury? Nie pamiętam, może u tego? U kogoś się płaciło, kurczę, za rozpoczęcie awantury. Nie u niego? Elexit? Albo u niego jednak, może nie? Nie do niego? Nie wiem, wydawało mi się, że był ktoś, do kogo się przychodziło, jak się awanturę rozpocznie. Żeby zapłacić karę za rozpoczętą awanturę, ale chyba jednak wszyscy mają w to wyrąbane. Przestrzegajcie prawa. A, dobra, wszyscy mają w to wyrąbane, no to... Gitara siema. Co ty robisz z tą przeklętą technologią? No dobra, i co nam, przepraszam bardzo, to dało? Dało nam to absolutnie nic, nie wiem. Dobra, wróćmy tak z ciekawości do tych separatystów. W sensie, no bo wykonaliśmy to zadanie, to nie wiem, wróćmy może do separatystów. Zobaczyć, czy jakoś, jakkolwiek się do tego odniosą. No bo generalnie, no nie, jakby nie do końca wykonaliśmy to zadanie, w sensie, no Hakon za cholerę nie chciał tutaj nam jakkolwiek pomóc. Więc jestem ciekaw, czy to zadanie dałoby się jakokolwiek ruszyć. Dobra. Rozmawiałem z berserkiem Hakonem. I? Jaka jest jego odpowiedź? Żadna. Skłamałem i nie przekazałem mu waszej propozycji. Ale... dlaczego? Hakon chce pomścić ludzi, których stracił. I obawiam się, że nic nie jest w stanie go od tego odwieść. Nie może puścić w niepamięć rozlanej krwi. W takim razie będziemy musieli wywalczyć sobie pozycję. Niech i tak będzie. Co planujesz? Nie jesteśmy jedynymi, którzy opuścili Ksakor. Separatystów jest więcej. Zbieramy wszystkich, do których uda nam się dotrzeć. Może kiedy nasze siły będą wystarczające, wolni ludzie wreszcie nas wysłuchają. Cóż, lojalność należy nagradzać. My, zbiegowie, powinniśmy trzymać się razem. Nie daj się złapać, dowódco. Rozprawiłem się z albami, którzy was ścigali. Rozprawiłeś się? Sam? W takim razie mamy szczęście, że to właśnie albowie byli na tyle głupi, by próbować cię zabić. Kto by pomyślał, że będziemy walczyć ramię w ramię jako zbiegowie? Spełniłem twoją prośbę. Powiesz mi teraz, gdzie mieści się wasz sztab? Nasz przywódca Sestak rozbił bazę przy konwerterze w południowej Abessie. Zachowaj ostrożność, jeśli się tam wybierasz. Bazę wielokrotnie atakowano i strażnicy są bardzo nieufni wobec nieznajomych twarzy. Jeśli tam dotrzesz, Sestak z pewnością z tobą porozmawia. No dobra, mi misje wykonane, klasycznie. I zobaczmy, co dalej w kolejce. Łowca nagród, to jest już Abesha. W poszukiwaniu nowych rekrutów. Abesha. No dobra, to teraz możemy iść w końcu do tej Abesy, co nie? Generalnie sprawa z Abesą jest taka, że mieliśmy tutaj się... Nie mogliśmy dostać się do środka. No, gdybyśmy mieli coś takiego w forcie, to już nigdy nie musimy. Ale teraz jako emisariusz to chyba tutaj wejdę na chillku. Zaraz zobaczymy. Ukraść kopułę? Po mojemu nie ma takiej rzeczy, która... Stój, ani kroku dalej. Nikt nie może wejść do miasta bez przepustki. Jestem klerykiem. Mógłbym wam pomóc, gdybyś mnie przepuścił. Bracia w wierze zawsze są mile widziani w mieście pod kopułą. Brakuje nam ludzi. Siedzimy na beczce prochu. Uważaj na siebie. Banici zaczną cię obserwować, jak tylko wejdziesz do środka. Proszę, ten identyfikator pozwoli ci bez trudu wchodzić i wychodzić. A wcześniej czy później będziesz chciał wyjść. Wojenne brygady albów przechodzą tędy regularnie, a banici planują jakąś rebelię. Miasto zostało pomyślane jako schronienie przed wojną, ale tak naprawdę w środku toczy się jej zminiaturyzowana wersja. Z mojej strony to tyle. Wchodź do środka. Nie zapomnij zgłosić się do Aloysa. Dla kleryków zawsze będzie tam wystarczająco dużo roboty. A, zanim wejdziesz, muszę ci powiedzieć o pewnych zasadach. Przede wszystkim trzymaj się z dala od generatorów. Wolno je ruszać tylko technikom. To właśnie z powodu tych zabezpieczeń musimy mieć oko na identyfikatory. Więc jeśli napotkasz kogokolwiek bez odpowiednich dokumentów, natychmiast zgłoś go nam. Erich już się nim zajmie. Porządek w mieście utrzymamy jedynie dzięki współpracy. Dzięki temu miasto jest bezpieczne. Takie były założenia Wielkiej Rady Magalana. Powierzyła ona w ręce kleryków odpowiedzialność za niezależność miasta. To znaczy, że wszyscy są tu mile widziani, o ile nie powodują problemów. A zatem zachowuj się spokojnie. Nasi sugestorzy i tak już mają pełne ręce roboty. I to chyba wszystko. Możesz przejść. Okej, niech będzie. Co się dzieje w mieście? W tej chwili nic, ale sytuacja jest napięta. Było niedobrze jeszcze zanim pojawili się separatyści albów. Oni jedynie włożyli kij w mrowisko. Ale przecież mamy być schronieniem, więc to jasne, że ktoś postanowił ich wpuścić. Byłem kiedyś albem. Ty? Kleryk, który był albem? A to dobre. Kalan nigdy nie pozwoliłby albowi wejść do nieskończonych niebios. Gdzie mogę znaleźć Ericha? Podążaj ścieżką prowadzącą przez środek miasta. Tam powinieneś go spotkać. Wspomniałeś o Radzie Magalana. Wielkiej Radzie. Jeśli chcesz poznać na ten temat więcej szczegółów, porozmawiaj z sędzią Aloysem. Ja nie znam się aż tak dobrze na historii. Kim jest Aloys? Aloys to sędzia, który zarządza miastem. Znajdziesz go w zamku. Lubi przebywać w pobliżu generatorów. No i gitara się ma. Krótka piłka, pogadane, już możemy wejść. Hunter może ci dostać do miasta, ale najpierw muszę znaleźć Wicca. A, to słyszałem o tym. To swoją drogą te zadanie chyba... Już mogę wrócić do Huntera, bo tego Wicca swego czasu znalazłem. Aczkolwiek mam już identyfikator, więc myślę, że sprawa już jest zamknięta, ale domknijmy tą sprawę z Wickiem, zobaczymy czy coś powie. Czy może sprawdzić swój poziom oziębłości? Neutralny. No, raczej będę miał neutralny, ciężko mi jest zbić go całkowicie, bo czasami lubię być trochę taki wredny. Musi tam iść i wytłuc wszystkie raptory. Wick nie żyje, ale znalazłem przy nim identyfikatory. Nie żyje? Cholera. Mówiłem mu, że bez względu na to, co może znaleźć, nie warto ryzykować. Ale on dla kasy zrobiłby wszystko, byle tylko zgarnąć chociaż 2 kryształki. No cóż. Daj mi te puste identyfikatory. Zaraz coś z nich przygotuję. I... gotowe. Identyfikator raz. Daj mi fałszywy identyfikator. Dobrze, poczekaj chwilę. Najpierw musimy dodać twoje zdjęcie. Gotowe. To twój identyfikator. A to identyfikator dla Coopera. Daj mu go. Tylko pilnuj się, żeby klerycy tego nie znaleźli, ani nie zobaczyli, jak mu to dajesz. Zrób to, jak tylko znajdziesz się w mieście. Cooper ryzykował wystarczająco długo. Nie chcę, żeby go przetrzymywali, a tym bardziej, by sugestorzy zrobili z niego warzywo. Dobra, luzik, pomożemy im, tacy mili się wydają. To co tam? Generalnie się osiębłość, to jestem raczej chyba troszkę na minusie, ale też nie ma jakiegoś dużego, nie ma jakiejś gigantycznej straty, więc w sumie luz. Dobra, teraz wejdźmy sobie do miasta jak krowie. Pozwiedzamy sobie, bo w Abeście jest to jedyne miejsce, w którym jeszcze nie byłem. I trochę nie pamiętam nawet tej Abessy, w sensie kiedyś grałem dawno, dawno w Eleksa i totalnie nie pamiętam tego motywu. Abessa. Dobra, wchodzimy tam trochę, pozwiedzamy, porozmawiamy, pewnie znowu wszyscy będą dla nas mieli nowe misje dla lamusów. No, od czegoś trzeba zacząć. Nie ma co się oszukiwać. Elo! Wejść do miastka pod kopułą, ukończone. Dobra, czas trochę pozwiedzać. A tutaj co to za ciemnica? Murek. Ta, normalnie bym ich wszystkich pokradał. W ogóle przydałaby mi się jakaś najprostsza topór. Muszę to sobie dać, ten topór. Aha, dobra, dajmy sobie zardzewiały topór pod szóstką. Na takie właśnie przypadłości. O bogowie, powalka! Mało brakowało. Dobrze, że byłem w pobliżu. Dobra, pierwszy domek przestań na prawo. Słuchać, gdy tylko otwiera usta. Nawet myślenie o tym nie ma sensu. I od razu znajduje ludzi, którzy chleją. No, co my tu mamy? Świeże mięsko. Uważaj na buźkę, Paige, zanim nakarmić twoim własnym tyłkiem. Nie ma potrzeby być taką zołzą. Chciałam po prostu nadać temu miejscu klimat Tawaru. Jakim cudem strażnicy wpuścili cię pod kopułę? Założę się, że zadziałała solidarność kleryków. Ale skoro już tu jesteś, zobaczysz, że jeszcze trudniej się stąd wydostać. Klerycy stali się ostatnio przewrażliwieni. Można by rzec, że coś im odwaliło. Gdy więc zdecydują się kogoś wpuścić, bardzo mnie ciekawi, kto to taki i czemu klerycy uznali wpuszczenie go za dobry pomysł. Skoro tak trudno się tu dostać, to co ty tu robisz? Przybyłam tu zanim zaczęło się to szaleństwo. Oczywiście miałam nadzieję na zysk. Większość ludzi mieszkających w pobliżu Albów robi się nerwowa. Jest w stanie zapłacić sporą sumkę w zamian za zapewnienie bezpieczeństwa. A o zapasy tu trudno. Jeśli masz jakieś, możesz je sprzedać po zawyżonej cenie. Przynajmniej taki był mój plan. Oczywiście klerycy zablokowali mój interes i odcięli od źródła zapasów. I pozwoliłaś im na to? Oczywiście, że nie chciałam im tak po prostu pozwolić, ale obejście ich blokady nie jest proste. Bez identyfikatora nie da się przemknąć obok strażników, a w ramach szaleństwa odebrali mi moją przepustkę. Twierdzą, że sprawiam problemy. A co innego mam robić, skoro pozbawili mnie mojego interesu? Co do twoich problemów z handlem? Nie mów mi tylko, że handel bronią stanowić może zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tu chodzi o samoobronę. Jeśli ktoś może powstrzymać uzbrojonego bandziora, to jest to ktoś jeszcze lepiej uzbrojony, prawda? I co? Mamy rzucać w Albów kamieniami, gdy już zaatakują? Klerycy chcą zatrzymać dla siebie całą broń, a reszta z nas może iść się jebać. Twierdzą, że to wyraz neutralności, ale dla mnie to czysta tyrania. Chyba potrzebujesz pomocy? Owszem, potrzebuję. Powiedzmy, że ma rację i że mogłabym zdobyć zapasy. Oczywiście nie z Tawaru, ten szlak jest zablokowany. Powiedzmy, że mogłabym zdobyć broń na przykład od tych separatystów. Powiedzmy, że ja mam kryształki, a oni broń. Oraz talent do interesów na poziomie niedorozwiniętego trola, więc potrzebują kupca, czyli na przykład mnie. Co gdybym to powiedziała? A co gdybym powiedziała, że muszę znaleźć kogoś, kto da radę wchodzić do miasta i je opuszczać bez żadnych problemów? Gdybym powiedziała to wszystko, co ty na to? Naprawdę sądzisz, że możesz zaufać separatystom? Prawdziwy kleryk z ciebie. Nie widzisz, że to ja jestem tu ofiarą? Miasto powinno zachować neutralność, a stało się enklawą Hortu. Co to za neutralność, gdy tylko jedna ze stron ma broń? A jeśli chcesz na mnie donieść, wiesz co stracę? Nic. Dopóki nie mam przy sobie broni, będzie tylko moje słowo przeciwko twojemu. A Aloys nie uzna tego za wystarczający powód, żeby mnie ukarać. Mogę ci pomóc zdobyć tę broń. Ty? Kleryk? No cóż, czego się nie robi w potrzebie. Ale musisz udowodnić mi, że mogę ci zaufać. Może dasz mi pewną sumkę w ramach zabezpieczenia i zgodzę się na ten układ? Bez obaw. Zarobisz tyle, że odbijesz sobie to ze sporą nawiązką. Co ty na to? Możesz mi zaufać. Zapłać mi, a to zrobię. Nie potrzebujesz zapłaty. Ufasz mi i tak. Owszem, ufam, jasne. Teraz jak na ciebie patrzę, wydajesz mi się godny zaufania. Oto co musisz wiedzieć. Opuść miasto i odszukaj separatystę Radoka. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest separatystą. W każdym razie to prawdziwy pojebaniec. Większość z tego, co mówi, nie ma sensu. Ale posiada broń i ma chęć handlować. Myślę, że to lubi. Chociaż trudno powiedzieć. Chce sprzedać broń, ale musisz go nieco przycisnąć. Nie oddaj jej od tak. Gdzie mogę znaleźć Radoka? Na Wyżynach. Ostatnio, gdy rozmawialiśmy, twierdził, że wybiera się na północny wschód. Wspomniał coś o opuszczonej turbinie wiatrowej. Jeśli będziesz miał szczęście, to tam go znajdziesz. No dobra, pierwsze wchodzimy do miasta i pierwsze co, to dostajemy zlecenie od tej babeczki. I co ciekawe, możemy też pogadać z Aloysem. Im czy klerykom. Chcę spotkać się z jej dostawcą. No, dostawca jest tutaj. No dobra, możemy to szybko machnąć w sumie. Jak już jest, jak już mamy możliwość zrobienia to teraz od razu, to załatwmy to szybko. Czemu mamy jej nie pomóc? Dziewczyna w potrzebie, może i tam jesteśmy tymi klerykami czy coś, ale nie przesadzajmy też. Biznes to biznes. Nie robi przecież niczego złego, prawda? O, jak tu przytulnie, siemano. Zobaczmy. Pierścień odporności. O, nawet fajny, trochę eliksiru. Weźmy, wszystko dobrze. Siema i kleryk. Siemanko. Posiadałeś kiedyś potężne umiejętności dzięki Eleksowi, prawda? Jesteś zapewne jednym z żołnierzy Ksakoru. Możliwe, że nawet dowódcą? Ale teraz jesteś wolny od Eleksu, zgadza się? I nie słuchasz już rozkazów z Ksakoru. Przybyłeś tu, by zginąć tak jak klerycy, których właśnie zabiłem? Czy chcesz może pohandlować? Co możesz mi zaoferować? Broń moich wrogów. Nigdy nie używana, raz upuszczona. I czyściutka. Nie znajdziesz na niej kropli krwi. Odkąd opuściłem Ksakor, podróżuję sam. I chciałbym, żeby tak zostało. Jeśli jednak masz dla mnie jakieś informacje, chętnie ich wysłucham. Informacje i kryształki to dwie rzeczy, których Alp potrzebuje, aby przetrwać w krainach wolnych ludzi. Nie żeby którakolwiek z tych rzeczy pomogła tym klerykom. Paige mnie przysłała. Paige? Kto to jest Paige? Twarze i imiona wolnych ludzi zlewają się w jedno w moim umyśle. Ale pewnie chodzi ci o kobietę z miasta pod kopułą. Ale zanim pogadamy, mam pewien problem, z którym trzeba się uporać. Dwóch wyznawców Kalana nie może się doczekać spotkania ze swoim Bogiem twarzą w twarz, a bardzo chętnie ich do niego wyślę. Szybka decyzja. Dołączysz do mnie w walce z nimi? Jasne, czemu nie? Możesz na mnie liczyć. Dobrze, a więc wyślijmy Kalanowi kilku jego wyznawców. Jest mój! Ale zjebałeś. Pora dać ci nauczkę. Idę! Dobra, tam może i przyjaciele, ale miałem ochotę mu pomóc, no. Wydawał się taki przyjacielski i w ogóle czemu miałem tego nie zrobić? No byczki, czy wy byście tego nie zrobili? No biedaczek taki, to mogłem. Co, mam mu nie pomóc w takiej sytuacji bez wyjścia trochę? Klerycy gryzą glebę, a ich tak zwany Bóg nie miał nic na ten temat do powiedzenia? Miejmy nadzieję, że smród ich zwłok odstraszy pozostałych wyznawców. Lojalność zasługuje na nagrodę. To właśnie lojalność ocali nas przed wolnymi ludźmi. Mam tu coś, co powinno zadowolić tę kobietę z miasta pod kopułą. Proszę, daj jej to. Powinno wystarczyć, żeby zaczęła realizować swoje plany. Wkrótce załatwię też, żeby dostała resztę. A co ze mną? Masz jakiś ekwipunek, który by mi się przydał? Widzę, że nauczyłeś się myśleć jak wolni ludzie. Proszę, więcej nie mogę dla ciebie zrobić. Strzeż się No, taka tam luźna Między nami wszystko cacy, nie rozklejaj się. No, wszystko elegancko. No cóż, no nikt się nie dowie, że tam kilku krylików zabiłem. Nie przesadzajmy, to po prostu biznesy. Może jestem klerykiem, ale przecież nie przesadzajmy, że muszę od razu wszystko dla nich robić, prawda? No. Podobno zatrzymujecie w środku ludzi, którzy nie są w stanie się zidentyfikować. Oczywiście, potrzebujesz identyfikatora, żeby wejść, ale też żeby wyjść. Ważne, żeby była równowaga. Wszyscy muszą być zarejestrowani. Ciężko pracowaliśmy, aby to wszystko zorganizować. Nie możemy pozwolić, żeby zniweczyła to banda szkodników. Tymi, którzy próbują obejść nasze wymagania, zajmują się sugestorzy. Bla, bla, bla. Takie tam pierdzielenie, że tak powiem. Nie mam ochoty tego wysłuchiwać. Ja tu jestem, żeby wykonywać luźne zadanka dla różnych ziomków. Gdzie jest ta cała gałganica? O, tutaj sobie chodzi. Kto tam jest? Wracasz do gry? Dobrze. Miałam nadzieję na coś większego kalibru, ale to też się nada. Gdybyś przyniósł mi jakieś kulopluje i rurogrzmoty, znalazłabym na nie kupców. Ludzie nie czują się obecnie bezpieczni. Proszę, to za fatygę. O, tam wybrałem jakąś stronę. Ciekawe. Ciekawe, dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Wybrałem stronę w Abesie. No i dobra, czemu nie? No, nikt się nie dowie. Dobra, pogadajmy, tu jest kolejny typ, z którym można pogadać. Ej ty, jesteś nowy w tym mieście, prawda? Nigdy wcześniej cię nie widziałem. Nie masz może zepsutej broni energetycznej, mieczy łańcuchowych lub czegoś takiego? Takie rzeczy to moja specjalność. Jeśli jakiej znajdziesz, przynieś mnie. Dobrze za nie zapłacę. Pohandlujmy. Dobrze. No w sumie coś takiego mam, ale czy on zapłaci więcej? Wydaje mi się, że nie zapłaci więcej, tylko zapłaci tyle samo, ile każdy. Uciekłeś z pustyni? Uciekłem? Nie, ale życie w Tawarze jest drogie. Mimo moich talentów nigdy nie byłem ulubieńcem księcia, a to znacznie utrudnia prowadzenie biznesu. Tutaj jest lepiej? Tak, zdecydowanie. Przynajmniej dla mnie. A berserkowie są najgorsi ze wszystkich. Jeden z tych dupków zabił kogoś, kto był mi bliski. Dla zabawy. Teraz ten skurwysyn czai się na mnie, a nikt się nie kwapi, by mi pomóc. Wiedzą przecież, że w końcu nadejdzie ich kolej. Niewychylanie się niczego nie zmieni. Kim jest ten berserk? To Brabak. Wielki jak byk i 2 razy brzydszy. Skurwiel jakich mało. Mówiąc o Brabaku, gdzie znajdę Brabaka? Zazwyczaj kręci się w okolicy karczmy. Kieruj się swoim nosem. Jeśli poczujesz smród moczu, to na pewno on. Zostaw go mnie. Nie, to kiepski pomysł. Nie chcę, by kręcił się koło niego kleryk. Narobiłbym sobie kłopotów z Aloysem. W każdym razie mam przerąbane. Dobra, tym się jeszcze zastanowię. Kto tam jest? Ruda. Zgubiłeś coś? Dobra, znowu skąd ta agresja? Dobra, no nic. Przejdźmy trochę dalej, pozobaczymy jeszcze, co to za ludzi tu mamy. Przybywasz z Goliet? Z Goliet? Nie, zanim tu trafiłem, byłem w dolinie. Zesłano mnie tam, ale ukryłem się w skrzyni. A co to, jakieś wyjście? Zaraz zobaczymy. O, Gustaw, naprawdę wygląda jak jakieś dodatkowe wyjście. Co się dzieje w mieście? Miasto pod kopułą daje schronienie wszystkim. Banitom, berserkom, klerykom, każdemu, kto woli odpocząć od swojej ojczyzny. Wydawać by się mogło, że z dala od domu emocje opadną, ale z jakiegoś powodu większość z nich stała się tu jeszcze większymi fanatykami. To sprawia, że czasami trudno utrzymać porządek. Banici to prawdziwe utrapienie. Nie rozumieją zasad, nie uznają dzielenia się dobrami, czasem nawet nie szanują ludzkiego prawa do życia. Chyba niezbyt lubicie banitów. Wszyscy są tu mile widziani. Miasto pod kopułą nie robi wyjątków. Ale wymagamy przestrzegania zasad, nie tylko od banitów. W starej farmie niedaleko miasta kręci się z półtuzina banitów. Chcą się dostać do środka tylko po to, żeby zrobić rozróbę. Żyjemy tu sobie spokojnie, staramy się nie wadzić nikomu, ale ci banici... Chciałbym, żeby zniknęli. Chcesz, żeby byli martwi? Hej! Wstrzymaj konie! Nic takiego nie powiedziałem. Chciałbym po prostu, żeby przestali się nam naprzykrzać. Co do tych banitów na farmie? Masz na myśli wrogów u bram? Skazę na naszej zdrowej tkance? Tych, którzy powinni zniknąć? Gdzie są banici? Siedzą na wschód stąd, w starej farmie przy murach miejskich. Na pewno ich znajdziesz. Poczekajcie, zapiszę grę. Co się stanie, jak powiem, że nie będę dla niego zabijał? Nie będę zabijał dla ciebie banitów. I tak nie sądziłem, że masz na tyle jaj. W takim razie spadaj, a Abesha poradzi... Ruszaj się. A, czyli nic. Dobra, myślałem, że będzie jakaś... coś dodatkowego. Jeżeli dostanę przyzwoitą sumkę, pozbędę się banitów. Miałem nadzieję, że kleryk wykaże się większym poczuciem obowiązku, ale... zależy mi na pozbyciu się ich, więc zapłacę. Nagroda będzie tu na ciebie czekać. Poczujemy wielką ulgę, jeśli odejdą. Ale musisz mi udowodnić, że się ich pozbyłeś. Przynieś mi ich głowy. Chcesz ich głów? Na Kalana, że co? Ależ nie! Na co niby mi ich głowy? Nie chciałem. Po prostu upewnij się, że już się tu nie pojawią. I nie handluj z nimi, bo będziesz mógł pożegnać się z nagrodą. I bez głów. Nie przynoś mi żadnych głów. No dobra, luźne zadanie. Pewnie to są ci banici. Czekaj na to, komu mam pomóc im. Fałszywe papiery, dodatkowe ręce do pracy. To są ci, ale im się pozbędziemy, jak Cooperowi damy na początku tą przepustkę, bo wiecie, jest jeszcze Cooper, który potrzebuje przepustki. Więc mamy dla nich tak jakby zadanie do wykonania. Wykonamy dla nich te zadanie, to wtedy ewentualnie. Dobra, mamy i warsztat znaleźliśmy. Możemy sobie zrobić napój silny, napój eleksowy. Nie możemy, bo musimy zrobić zwykły napój eleksowy. A nie mamy wystarczającej ilości alkoholu. Niedobrze, niedobrze, byczku. Musimy więcej alkoholu znaleźć. No dobra, czyli będziemy musieli jakieś zakupy, I guess, zrobić, ale na spokojnie. Pozwiedzajmy sobie tutaj Darel, pogadajmy z tym byczkiem. Ach, radosne i wspaniałe jest podróżowanie, bowiem przynosi wiele spotkań. Kimże jesteś? Kupcem, łowcą nagród, czy też może nikim jak większość ludzi? Byłem kiedyś albem. I tak sobie chodzisz? I wszystkim to powtarzasz? I wciąż żyjesz. Jak ty to robisz? Powiedzmy, że to skomplikowane. No, domyślam się. Masz może coś wspólnego z separatystami? Czemu tak wielu z was przybywa do miasta pod kopułą? Może są tu z tego samego powodu, co ty? Nie, raczej nie. Wątpię, żeby przysłał ich książę. Z tego, co widzę, powinniśmy się ze sobą dogadać. Znaczy, inaczej czemu miałbyś ze mną gadać, nie? Jak się tutaj żyje? Masz zapal ze mną, zanim zaczniesz zasypywać mnie pytaniami. Mam tu najlepszy towar. Co możesz mi zaoferować? Trollowy gnój, szczurze ropnie, wszystko pierwsza klasa. Wciągnij, zapal, zrób co tylko chcesz. Na pewno nie zapomnisz tego doświadczenia. Zapomnij. Twój wybór. Od czasu do czasu musisz otworzyć drzwi w swojej główce i rzucić okiem do środka. Ale jeśli nie chcesz, więcej zostanie dla mnie. Skoro mamy to za sobą, Przejdźmy do prawdziwych interesów. Jakich interesów? Zyskownych. Prawdziwa okazja. Widzisz? Klerycy od jakiegoś czasu kontrolują to miasto, a książę sądzi, że chcą prędzej czy później przejąć władzę wszędzie. Myśli też, że miasto pod kopułą ma być punktem wyjściowym ich militarnej kampanii. Moje zadanie polega na sprawdzeniu, czy dzieje się tu coś, co może stanowić niebezpieczeństwo dla nas w Tawarze. Udało ci się czegoś dowiedzieć o klerykach? No, właściwie to niczego. Nie są przy mnie zbyt rozmowni. Chyba się nieco za bardzo wyróżniam. Chcesz więc, żebym dla ciebie szpiegował? Chcę, żebyś zdobył informacje. Jeśli o mnie chodzi, możesz sobie trzymać z klerykami, jeśli chcesz. Nie zmieni to faktu, że wojna dla nikogo nie będzie korzystna, prawda? Powinniśmy unikać walk między frakcjami, dopóki albowie stanowią zagrożenie, no nie? Tylko nie bierz tego do siebie. Czego ode mnie oczekujesz? Musisz tylko wycisnąć z kogoś kilka odpowiedzi. A ja nawet wiem, kto mógłby być odpowiednią osobą. Nazywa się Lutz. Jest jednym z techników Aloys. Z tego co wiem, próbuje naprawić połączenie z klerykami w Ignadonie. A tymczasem Aloys twierdzi, że klerycy tutaj zachowują neutralność i nie trzymają z tymi z Hortu. Idź i przyciśnij Lutza. Dowiedz się, czy przypadkiem nie zbliża się ofensywa. Jak tylko czegoś się dowiesz, wróć do mnie. Ma rację. Klerycy coś knują i powinniśmy się dowiedzieć, co to właściwie jest. To nie twoja decyzja. Nie powinieneś tak mówić do Zołzy. Zdobędziesz tę informację, czy nie? O jakiej ilości kryształków w ogóle rozmawiamy? Wystarczającej. Książę jest hojny. Zapłacę ci. Tego możesz być pewny. W jaki sposób technik ma dostęp do planów kleryków? To koleś, który zarządza sprzętem komunikacyjnym. Na pewno słyszał ich rozmowę na łączach. I na pewno będzie bardziej chętny do rozmowy niż ktokolwiek wyżej w łańcuchu dowodzenia. Muszę wiedzieć, co usłyszał. Muszę wiedzieć, co wie. Gdzie mogę znaleźć Lutza? Jeśli nie ma nic innego do roboty, zwykle pracuje przy jednym z generatorów. Przejdź się wzdłuż blanków. Na pewno go znajdziesz. No dobra, i co? I zadanie zostało zlecone? Chyba tak. No dobra, no proste, miłe zadanie, czemu nie? Kolejne zlecenie od Banity. Możemy je na spokojnie, myślę, że wykonać, byczki. Ale się tutaj wszyscy rozgadują. A dopiero do miasta przyszedłem, więc coś czuję, że rozmowy będzie naprawdę bardzo dużo.